jest mój mąż. I nie znosi niespodzianek. Niestety niespodzianki często uderzają mu do nosa. Ta sztuka jest o takim przenikaniu się wielokrotnym życia prywatnego ze sceną. I o tym, że to, co często widzowie widzą na scenie, okazuje się, że nie widzą tego, co się dzieje poza całym kontekstem, czyli że wchodzą w to strasznie trudne problemy prywatne i czasami aktorzy, mówiąc kwestie, które zawsze mówią, tak naprawdę mają na myśli coś zupełnie innego. O tym z grubsza rzecz biorąc jest ta sztuka. Jest to bardzo sympatyczna pani aktorka, która się bardzo stara. Chce, żeby wszystko było jak największym porządku, żeby wszystko przebiegało dobrze, żeby nam się dobrze pracowało, żeby każdy aktor był zadowolony, żeby reżyser był zadowolony. I ona właśnie dba o to, żeby nasza cała praca była jak najfajniejsza, żeby każdy się dobrze czuł. Jak pierwszy raz przeczytałem scenariusz tej sztuki, to zobaczyłem, że jest to w zasadzie istna instrukcja obsługi. Jeżeli się będziemy stosować do punktu pierwszego, drugiego, trzeciego i tak dalej, to wszystko pójdzie super. Więc wydaje się, że to jest absolutnie niepoukładane, ale jest to pieczołowicie zaplanowane. Chodzi tutaj też o dobrą zabawę, o to, żeby widz mógł sobie podpatrzeć od kuchni, jak powstaje spektakl, na czym polegają problemy. One oczywiście są zwielokrotnione i momentami karykaturalne, bo na tym polega farsa. Natomiast staraliśmy się, żeby nie przekraczać takiej granicy prawdopodobieństwa. To wszystko, co się tutaj dzieje, w zasadzie bardzo często działo się również na naszych próbach, więc jakoś tak mam wrażenie, że jesteśmy gdzieś blisko prawdy. Drzwi sardynki! Sardynki! Telefony! Policja! Telefony! Telefony! Policja, policja, on mówi, on